Cześć. Z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę, jak sklonować dowolny dysk twardy HDD oraz SSD. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. W moim poradniku klonowanie dysku wykonam za pomocą programu ISUS Disk Copy. Link do pobrania i zakupu programu macie w pierwszej linii opisu filmu. Program jest narzędziem płatnym. Jest również dostępny w darmowej wersji próbnej. Jest on kompatybilny z systemami Windows 11, Windows 10, 8 i 7. Klonowanie za pomocą ISUS Diskopii wykonacie w szybki i łatwy sposób. Program pomoże Wam w sytuacji, gdy chcecie wymienić dysk twardy na inny, szybszy, większy bez utraty danych, przeprowadzić migrację systemu Windows bez reinstalacji, sklonować stary dysk twardy na nowy komputer, czy też utworzyć pełną kopię zapasową swojego dysku w celach bezpieczeństwa. We wszystkich tych sytuacjach z pomocą przychodzi program do klonowania, taki jak Isus Disk Copy. Ja dziś użyję tego programu do wykonania pełnej kopii bezpieczeństwa mojego dysku systemowego. Aktualnie pracuję na komputerze z systemem Windows 10 oraz mam już zainstalowany program is US. Disk Copy. Do przeprowadzenia operacji klonowania dysku do komputera, z którego dysk chcemy klonować, muszą być podłączone jednocześnie oba dyski źródłowy, czyli ten, który klonujemy, oraz docelowy, czyli ten, na który będziemy kopiować. Teraz przejdziemy sobie do samego poradnika, jak sklonować dysk twardy. W pierwszym kroku uruchomimy sobie program IS US Discopy. Ja mam go uruchomionego, więc go zamknę i uruchomię ponownie. Po uruchomieniu, wita nas okno programu i dostajemy na początku komunikat: Znaleźliśmy nowy dysk twardy w Twoim systemie. Czy chcesz? przenieść swój system operacyjny na nowy dysk twardy. Ten komunikat wyskakuje właśnie z uwagi na to, że program wykrył, że do komputera podłączony jest dysk twardy, który jest całkowicie pusty i właśnie taką propozycję nam składa, żeby skrócić tą drogę i od razu zacząć przenosiny na ten nowy dysk. Ja tutaj kliknę nie, bo chcę wam ręcznie pokazać, jak to wszystko wygląda w tym programie, jak skonfigurować klonowanie dysku tak naprawdę, po wyskoczeniu nam głównego okna programu nie musimy nic przestawiać. Mamy tutaj właśnie zaznaczony tryb dysku, i właśnie o to nam chodzi. Mamy też tutaj na przykład tryb partycji. Jeśli chcielibyśmy kopiować jakieś konkretne partycje z danego dysku na inny dysk, my chcemy skolonować cały dysk, więc zostajemy tutaj w trybie dysku i tutaj mamy poniżej listę dysków. Jakie są zamontowane w naszym komputerze? Na początku należy się upewnić, że jest tu zarówno nasz dysk źródłowy, jak i nasz dysk docelowy, na który będziemy przenosić. Tutaj troszkę powyżej mamy, tak przedstawione graficznie, jakie partycje znajdują się na dokładnie dysku, właśnie który tutaj zaznaczymy. I w pierwszym kroku należy właśnie wybrać dysk źródłowy, czyli ten dysk, który chcemy sklonować. U mnie będzie to dysk 0 i jest to mikron 1000 SATA 256 giga. Tak przedstawiają się właśnie partycje na tym dysku. I jest tu również widoczny jako dysk 2, przedstawia się jako J-Mikron-Tech. USB device i to jest właśnie dysk na który będę klonować mój dysk systemowy Micron, że jest już on na liście, ale w pierwszym kroku na pierwszym ekranie wybieramy dysk źródłowy, czyli ten, który chcemy klonować i jest to u mnie dysk 0. Zaznaczam go, jest zaznaczone. Tutaj mamy jeszcze taką dodatkową opcję: kopiowanie sektor po sektorze. Można ją zaznaczyć w celu, jeśli chcielibyśmy właśnie wykonać idealną kopię naszego dysku, również z przeniesieniem sektorów, które są puste. Takie klonowanie będzie dłuższe w czasie, a tak naprawdę w większości przypadków nie ma potrzeby wykonywania takiej kopii sektor po sektorze, ponieważ kopia. Bez tej opcji działa w większości przypadków całkowicie prawidłowo. Również sklonowane systemy odpalają się, komputer się uruchamia. Także ja tej opcji nie zaznaczam, żeby cały proces trwał krócej. Także teraz przechodzę sobie do następnego kroku. Klikam dalej. I mamy drugi ekran. Teraz mamy wybierz cel, czyli wybierz dysk docelowy. Tutaj z tej listy teraz należy wybrać dysk, na który chcemy sklonować nasz dysk, który wybraliśmy w pierwszym kroku. Także teraz wybieramy dysk docelowy, na który będziemy kopiować. U mnie, jak już wspomniałem, będzie to dysk 2. Jest to dysk podłączony przez obudowę M2 NVMe. Jest to dysk NVMe. Adata Legend 1 tb Klonując dyski należy mieć na uwadze, że na dysku, na który klonujemy, musimy mieć odpowiednią liczbę wolnego miejsca, czyli ten dysk, rozmiar całościowy tego dysku musi być taki sam lub większy. Ogólnie dysk może być mniejszy, jeśli zajętość naszych danych na dysku, z którego się klonujemy, jest mniejsza. Przykładowo, jeśli mam ten dysk 256 GB i miałbym na nim zajęte 50 GB, to jak najbardziej możemy się przenieść, sklonować na dysk 120 GB, bo pomimo, że mam dysk 256 GB, to zajętość to 50 GB, więc to umożliwia mi sklonowanie tego dysku na dysk nowy 120 GB. Pomimo, że dysk sam w sobie jest mniejszy, ale użyte dane to tylko 50 GB. Więc jak najbardziej na mniejszy fizycznie dysk możemy się przenieść, ale tylko w przypadku jeśli zajętość naszych danych jest mniejsza niż całościowy rozmiar nowego dysku na jaki się przenosimy. U mnie przenoszę się z dysku 256GB na dysk 1TB, także tutaj zaznaczam w drugim kroku dysk na który się przenoszę i klikam dalej. I w kolejnym kroku mamy wizualizację już właśnie partycji. Na jednym i zarówno na drugim dysku, jak to będzie wyglądać po wykonaniu operacji klonowania, i tutaj mamy do wyboru takie opcje, właśnie zawsze są one z uwagi na to, jeśli dyski byłyby w innych rozmiarach. Aktualnie domyślnie ustawiła się opcja dopasuj do dysku automatycznie, i jak widzicie, polega to na tym, że partycja systemowa, która u mnie była ponad 237 GB. Na nowym dysku będzie mieć 953 GB, ponieważ ten nowy dysk, jak już wspomniałem, jest 1TB i jest większy. To jest bardzo fajna i przydatna opcja właśnie w programach do klonowania, ponieważ nie musimy już ręcznie partycjonować takiego dysku po wykonaniu klonowania. Tylko ta opcja jest automatycznie zastosowana i partycja się rozszerzy. Nie będzie żadnego obszaru niespartycjonowanego, tylko ta partycja systemowa będzie większa i od razu to miejsce będzie można wykorzystywać. To działa również i jest ta opcja konieczna. Nie każdy program do kopiowania, klonowania to posiada, ponieważ właśnie w przypadku sytuacji, gdybyśmy przenosili się na mniejszy dysk, to bez takiej opcji nie byłoby to możliwe. Ponieważ program wtedy chciałby kopiować 1 do 1 i chciałby taki sam dysk lub ewentualnie większy, a na mniejszy nie przyjąłby takiego klonowania, ponieważ właśnie by, pomimo że wykorzystany obszar na naszym dysku byłby 50 giga, to nie udało się przeprowadzić operacji kopiowania mając dysk 256 giga, na przykładowo 120 giga, jeśli program by takiej opcji nie posiadał. A w przypadku dostosowywania się automatycznie, jak najbardziej moglibyśmy to przenieść właśnie na dysk 120 GB, jeśli wykorzystane byłoby tylko 50 GB. Kolejna opcja to kopiuj jako źródło, i wtedy partycje mają dokładnie te same rozmiary jak dysk źródłowy. Jak widzimy, partycja teraz po sklonowaniu wyglądałaby tak, czyli identycznie jak dysk źródłowy, a 715 GB to o ile ten dysk, na który się przenoszę, jest większy, pozostałoby. Niewykorzystane. Także jeśli ktoś tak chce i chce sobie potem to partycjonować ręcznie, we własnym zakresie, to może to zostawić w ten sposób. Ja najczęściej używam dopasuj do dysku automatycznie, od razu ta partycja jest większa i mamy do wyboru jeszcze trzecią opcję, czyli edytuj strukturę dysku, i tutaj możemy sobie ręcznie dostosować, jak chcemy żeby te partycje po wykonaniu klonowania wyglądały ile miały swojego rozmiaru. Także chcąc zwiększyć, dajmy na to tą partycję tak jak chcemy to teraz właśnie sobie możemy tutaj rozszerzać tą partycję do dowolnego rozmiaru, a także całe nieprzydzielone miejsce zagospodarować i uzyskać dokładnie to, co w przypadku opcji automatycznie dopasuj wielkość, ale można sobie to dopasować ręcznie. Jest taka opcja, bardzo fajnie, duży plus dla programu ISUS. discopy, że jest taka opcja i jest ona właśnie w bardzo tutaj łatwy sposób możliwa ta regulacja wielkości poszczególnych partycji. Ja sobie zostawię na opcji dopasuj do dysku automatycznie i teraz tak naprawdę klikamy przycisk kontynuuj i rozpoczynamy proces klonowania naszego dysku na nowy inny dysk. Operacja ta oczywiście będzie trwać w zależności od tego jak szybki jest nasz komputer, a najbardziej będzie zależy od tego jak szybkie są nasze dyski twarde i na jakich interfejsach zostały podłączone. Ja tutaj mam dysk SATA na interfejsie SATA z płyty głównej oraz dysk NVMe podłączony przez obudowę dysku przez USB 3.0 więc również jego transfery są wysokie. Także cały proces kopiowania jak zobaczycie nie zajmie mi tutaj dużo czasu i oczywiście czas zależy również od tego jak pojemny dysk i jak bardzo zajęty był dysk Ile danych było na tym dysku, z którego się klonujemy? Bo jeśli wiadomo, tych danych będzie więcej, no to cały proces będzie trwał dłużej. Program pokazuje nam tu szacowany pozostały czas i czas, który upłynął, jest również pasek postępu. Jak widzicie, do końca zostało nam tu dwie minutki. Ten czas się co jakiś czas aktualizuje, ale myślę, że w okolicach właśnie tego, co program pokazuje, cały ten proces będzie u mnie tyle trwał. Także ja teraz zostawiam ten proces klonowania do zakończenia się. Właśnie pozostaje nam w tym momencie tylko czekać. Aż pasek postępu dojdzie nam do końca. W porządku, klonowanie nam się zakończyło. W moim przypadku proces ten zajął 8 minut i 31 sekund. W przypadku klonowania z dysku SSD na dysk SSD 137 GB danych. Także myślę, że jest to bardzo dobry wynik. Na koniec procesu. Klonowania, otrzymujemy komunikat. Skopiowałeś dysk systemowy na dysk USB? Czy chcesz uruchomić system z napędu USB? Tutaj sobie klikam Nie i Wam też tak polecam zrobić, bo po prostu ten system sobie zamkniemy i uruchomimy ponownie w dogodnej dla nas chwili, jeśli klonowaliście dysk systemowy w celu właśnie włożenia go do nowego komputera. Ja kopię wykonywałem w celach bezpieczeństwa, właśnie zrobiłem pełną kopię zapasową. Jest tam również system, są tam również dane, więc jak najbardziej. Jeśli przełożyłbym ten dysk do tego komputera zamiast tego co mam teraz, lub włożył go do innego komputera, to jak najbardziej ten mój system zadziała. Po kliknięciu nie w okienku pojawia nam się tutaj takie podsumowanie z operacji oraz komunikat na końcu klonowanie dysku zakończono pomyślnie, także możemy mieć pewność, że cały proces przebiegł pomyślnie. Także teraz pozostaje nam tu kliknąć przycisk. Zakończ i tak naprawdę w tym momencie zakończyliśmy proces klonowania naszego dysku twardego. Również cały program można zakończyć. Teraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda pod systemem. Partycja A jest to właśnie nasz dysk, na który skopiowaliśmy i jest to nasza kopia. I teraz, dla sprawdzenia, uruchomię sobie partycję C. Czyli tą, którą kopiowaliśmy, I jak możemy zauważyć, zawartość na obu tych partycjach jest identyczna, i z uwagi na to, że jest na tym dysku system operacyjny, to teraz montując ten dysk, na który skopiowaliśmy w nowym komputerze, czy wyjmując ten stary, a instalując nowy, w przypadku gdybyśmy się przesiadali ze starego dysku na nowy, większy, szybszy, to po prostu uruchamiamy komputer. I system jak na starym dysku normalnie nam się Windows uruchomi i wszystko będzie działać. Została wykonana pełna kopia naszego dysku twardego. Zatem to by było na tyle w tym filmie. W dzisiejszym poradniku pokazałem wam, jak sklonować dowolny dysk twardy za pomocą programu ISUS Disk Copy. Link do pobrania i zakupu programu macie w pierwszej linii opisu mojego filmu. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy tobie udało się sklonować dysk z pomocą mojego poradnika. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!